zdecydowanie więcej wyprzedzeń w ciągu poprzednich lat. 23 sekundy do rozpoczęcia tego biegu. Czerwony Kas, Jason Doyle, niebieski Piotr Pawlicki, biały Dawid Bellego i żółty od bandy Jamon Lindsay. Już zamarli zawodnicy i start najlepiej żółty i niebieski, ale Jason Doyle odepnął od krawężnika Piotra Pawlickiego i to właśnie Australijczyk przewodzi stawce w tym pierwszym biegu. Piotr Pawlicki już poszukuje jakiegoś ataku przy krawężniku, ale nie dał rady zbliżyć się do Jasona Doyle'a. Trzeci Dawid Bellego zamyka stawkę. Jamon Lindsay do tej pory nie było jeszcze otwartego ataku na żadną z pozycji, ale Piotr Pawlicki próbuje zniwelować swoją stratę do Jasona Doyle'a, który już szerzej próbuje wchodzić i zamykać krawężnik. Na razie pełna kontrola Australijczyka, najlepszego zawodnika w ogóle Unileszno w ubiegłym sezonie, najlepsza średnia, jeśli chodzi o właśnie ten zespół. Ostatnie okrążenie, jeszcze próba wyjechania na szeroko Jamona Lindsaya, ale nic się tutaj chyba już nie zmieni. Jason Doyle, Piotr Pawlicki, Dawid Bellego i 0 dla Jamona Lindsaya. Już pod taśmą startową Damian Ratajczak i właśnie Kian Ryu. Czekamy jeszcze na Janusza Kołudzieja i Huberta Jabłońskiego, który zamelduje się pod taśmą startową w żółtym kasku. Co ciekawe, w ostatnich sezonach, a dokładnie w ostatnich ponad 20 latach, jeśli spojrzeć na statystyki, to tylko 10-krotnie zawodnicy leszczyńscy sięgali po triumf właśnie w turnieju Alfreda Smoczyka. 11 razy byli to przedstawiciele innych klubów. Dzisiaj myślę będzie o to ciężej, bowiem zdecydowana większość zawodników występująca z bykiem na plastronie. W czerwonym Kołodzie, w niebieskim Ratajczak, w białym Ryu i w żółtym Jabłoński. Wystartowali, dobry start Kołodzieja i Jabłońskiego. Ale teraz Damian Ratajczak zaszarżował i niestety pierwszy upadek w tym dzisiejszym turnieju. Nie opanował maszyny młodzieżowiec Fogo Unileszno, dobrze znalazł miejsce i lukę pomiędzy krawężnikiem a Januszem Kołdziejem, starał się szybko z tego skorzystać pod taśmą maszyny startowej, a już w kolejnych biegach za wspomnianego Damiana Ratajczaka, który jest niezdolny do dalszych jazdów, zostanie desygnowany zawodnik z numerem 17, czyli Maksym Browiak, czyli młode wilki dzisiaj również będą jeździły w zasadzie całe spotkanie. Mowa tutaj oczywiście o Antonim Menclu oraz Maksymie Borowiaku. 46 sekund do startu tego biegu. Od krawężnika w czerwonym kasku Janusz Kołodziej, pole B, kask niebieski wolny. Za wykluczonego Damiana Ratajczaka tutaj nie mamy oczywiście zmiany. Następnie biały kask Kian Ryu i kask żółty Hubert Jabłoński. Zdaje się, że faworyt tego biegu jest jeden, czyli oczywiście najbardziej utytułowany Janusz Kołodziej, ale zobaczymy za niespełna minutę, jak to zostanie zaprezentowane przez zawodników. Bardzo dobry start Janusza Kołodzieja, który powtarza trajektorię sprzed chwili. Wyszedł troszeczkę szerzej i już buduje dość pewne prowadzenie nad pozostałą dwójką zawodników. Kołodziej w czerwonym na prowadzeniu Ryu drugi, ale zbliża się do niego sukcesywnie Hubert Jabłoński. Szuka gdzieś miejsca, aby przeprowadzić atak po krawężniku. Dobrze kombinuje Hubert Jabłoński, właśnie wychodzi na drugie prowadzenie, ale z kontrą próbuje ruszyć teraz Kian Ryu. Dobrze obronił się przed tą akcją Australijczyka zawodnik Fogo Unileszno.
Hubert Jabłoński i to właśnie Jabłoński jedzie po dwa punkty. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Janusz Kołodziej z 30-40 metrowym zapasem prowadzi i wchodzi już w ostatni łuk i to jemu zapiszemy 3 punkty. 2 punkty dla Huberta Jabłońskiego, 1 punkt dla Kijana Ryu. Dzisiaj Tobiasza Musielaka przez całe spotkanie, Antoni Mencel, który właśnie przywdział numer 12 na te dzisiejsze zmaganie w ramach 72. Memoriału Alfreda Smoczyka. Już komplet zawodników pod taśmą maszyny startowej. Trwają ostatnie przygotowanie przed startem trzeciego biegu. Oprócz najbardziej doświadczonego zawodnika w kasku białym, czyli Brady'ego Kerca, który reprezentował barwy Fogo Unii Leszno. Ciężko przewidzieć, kto tutaj będzie najbardziej w stanie zagrozić, myślę, temu bardziej doświadczonemu od reszty stawki Australijczykowi. Dobry sezon w ubiegły sezon w Orle Mucie. Brady'ego Kerca na pewno liczy na podobne starty w tym sezonie. Jonas Knudsen, Jesper Knudsen. I czym będziemy mieli wykluczenie w tym biegu? Najprawdopodobniej jeden z zawodników jednak dotknął taśmy, a jest to konkretnie Jesper Knudsen. Zdaje się, że Maksym Borowiak przejedzie 5 pełnych wyścigów. Z racji tego, że Damian Ratajczak będzie niezdolny, będzie go potem zastępował, ale teraz już dołoży swój kolejny wyścig. I czerwony kask, jeszcze raz obsada tego trzeciego biegu. Jonas Knudsen, kask niebieski Maksym Borowiak, następnie Brady Kerc i Antoni Mencel. Dobry start Knudsena, wygrał zdecydowanie refleksowo ten start i to on właśnie od krawężnika bardzo dobrze prowadzi ten bieg. Następnie już po szerokiej próbuje zaatakować Brady Kerc, ale ambitnie przy krawężniku teraz atakuje Maksym Borowiak, którego lekko postawiło i w podobnym miejscu co samego Damiana Ratajczaka postawiło przed momentem do góry, a Brady Kerc już próbuje rozpędzać się i przypuścić atak na Knudsena. Zbliża się sukcesywnie do młodego Duńczyka, ale jeszcze Knudsen broni się przed Australijczykiem. Knudsena lekko wyniosło, ale Kerc nadal nie jest w stanie przeprowadzić skutecznego ataku. Teraz znalazł dobrą ścieżkę Kerc, ale nie był w stanie na tyle napędzić się, aby wyprzedzić Knudsena. Jeszcze ostatni łuk, ostatnia walka, ale wielkie oklaski za walkę, bowiem 3 punkty zapisujemy na konto Jonasa Knudsena. Dość, myślę, niespodziewanie. Powiem jeszcze ostatnie przygotowanie, jeszcze Marcin Nowak szykuje kolejne na tym trzecim polu startowym. Już gotowy Damian Baliński i Grzegorz Zęgota. A pan Przemysław Piasecki już prosi Bartka Smektałę i Marcina Nowaka, aby podjechali pod taśmę. Jeszcze ostatnie sekundy wykorzystywał zawodnik z numerem 16 i od krawężnika Zęgota, Smektała, Nowak i Baliński. Start najlepiej wyszedł Bartkowi Smektale, który zamyka Grzegorza Zęgotę i to właśnie on wychodzi na prowadzenie. Próbował w pierwszym łuku zaatakować Damian Baliński, ale spadł przez to na czwarte miejsce. Bartosz Smektała na prowadzeniu, w pogoń za nim rusza Grzegorz Zęgota trzeci, Marcin Nowak, a ostatni Damian Baliński, który szuka gdzieś miejsca dla siebie, aby
I już zdecydowanie odsunięty od krawężnika znaleźć prędkość i przeprowadzić atak na choćby jeden punkt. Powiększa się z okrążenia na okrążenie przewaga Bartosza Smektały, który bardzo ładnie ułożony na motocyklu pewnie wiezie 3 punkty w tym czwartym biegu. Ostatnie okrążenie Smektała Zęgota na drugim miejscu, na trzecim jedzie Marcin Nowak, a ostatni przyjedzie do mety Damian Baliński. Zobaczymy, czy te dwie najlepsze strzelby, tak to można określić, talii Piotra Barona w poprzednim sezonie, czyli Jamon, czyli oczywiście Jason Doyle oraz Janusz Kołodziej, będą to, czyli walkę właśnie o 3 punkty w tym biegu, czy też może Damian Baliński bądź Brady Kerz, który zaprezentował się w pierwszym biegu dobrze, ale myślę, że to dość niespodziewanie przegrał z młodym Jonasem Knudsenem. Ale odpowiedź na pytanie, kto zapisze kolejne 3 punkty w tym dzisiejszym turnieju w drugiej serii, poznamy za kilka chwil, więc oglądajmy z uwagą, bo mam nadzieję, że będą emocje. Baliński, Doyle, Kołodziej i Hertz. Najlepiej spotkaliśmy zdecydowanie Jason Doyle, który obejmuje prowadzenie. Teraz szybka kontra Damiana Balińskiego od krawężnika. Wypchnął on i zaprzestał akcji Janusza Kołodzieja, który spadł na czwarte miejsce. Trzeci jedzie Brady Kerz. Już kilka dobrych metrów przewagi zbudował Jason Doyle, a Brady Kerz teraz wciska się pod łokieć Damiana Balińskiego. Korzysta z tej nieuwagi doświadczonego najbardziej w tej stawce zawodnika Koleja Szarabić. Teraz właśnie za Damiana Balińskiego również zabiera się Janusz Kołodziej, który szuka chociażby jednego punktu w tym biegu po pierwszej gonitwie swojej pierwszej serii. 3 punkty będzie na pewno ciężko tutaj zapisać na swoje konto 0, ale tak najprawdopodobniej się wydarzy. Do mety już dojeżdżają pierwszy Jason Doyle, 3 punkty na jego konto, 2 punkty Brady Kerz. Papicki zapisał 2 punkty na swoim koncie, Kian Ryu 1, Jonas Knudsen trójeczka i również zwycięstwo w pierwszym swoim biegu zanotował Bartosz Smektała, więc zwycięzcy ponownie będą pojedynkować się w biegu tym razem numer 6. Właśnie od krawężnika ta dwójka zwycięzców, na pewno Piotr Pawlicki ma też chrapkę, już przywiezie komplet punktów do mety. A o, niespodziankę, na pewno chciałby też się pokusić młody Australijczyk Kian Ryu. Za kilka chwil start do tego 6. biegu. Kask czerwony Bartosz Smektała, kask niebieski Jonas Knudsen, kask biały Piotr Pawlicki i kask żółty Kian Ryu. Blisko siebie ustawieni Smektała i Knudsen. I start wygrany na korzyść Bartosza Smektała, który wysunął Knudsena, ale który utrzymuje się nadal na drugim miejscu. Piotr Pawlicki musi próbować szarży po krawężniku, już schodzi takimi popularnymi nożycami. Wykorzystuje miejsce, które pozostawił mi młody Duńczyk. Bartosz Smektała na pierwszym miejscu. Piotra Pawlickiego przed momentem pociągnęło w tym samym mniej więcej co Damiana Ratajczaka, gdy upadał. Knudsen nadal na trzecim miejscu, ale próbuje się napędzać po szerokiej. Kian Ryu szuka prędkości Australijczyk i wychodzi na to, że za moment zrówna się z Duńczykiem. Kolejna próba po szerokiej, szuka tej prędkości cały czas. Knudsen zostawia mu miejsca i zakłada na ostatnim łuku Knudsena właśnie Ryu. 3 punkty dla Bartosza Smektały, który wjechał pierwszy na linię mety. Już pod
taśmą startową Grzegorz Zęgota. Dołączył do niego również w kasku czerwonych Jesper Knudsen, który w tym pierwszym wyścigu troszeczkę nie wytrzymał presji. Przed nim właśnie wykrzyknik, który oznacza ostrzeżenie, dotknął on taśmy w pierwszym wyścigu. Już pozostała dwójka zawodników dołączyła do pełnej obsady. Za Damiana Ratajczaka pojawił się oczywiście Maksym Borowiak i Dawid Bellego w żółtym, czyli jeszcze od krawężnika Jesper Knudsen i Grzegorz Zęgota w niebieskim. I zobaczmy, jakie teraz przyniosą nam emocje ten bieg. Dobry i równy start całej czwórki, ale pierwszy łuk najlepiej rozgrywa Grzegorz Zęgota, który już wychodzi na prowadzenie, a tam zamieszanie na przeciwległej prostej. Dawid Bellego próbuje tą prostą zmierzyć od razu do Grzegorza Zęgoty. Wyszedł on kilka sekund temu na drugie miejsce. Trzecie. Na trzecim miejscu jest Maksym Borowiak. Stawkę zamyka Knudsen, a próbuje Dawid Bellego, Francuz, który jak najszybciej chciałby się pewnie zaklimatyzować na torze na leścińskim owalu. Próbuje już szukać jakiejś ścieżki po zewnętrznej, ale ścinka i długa prosta i skuteczny atak. Czy wyjdzie po tym łuku na prowadzeniu? Tak jest, wychodzi i Dawid Bellego do mety dowozi 3 punkty. Pierwsza trójka na koncie Francuza, 2 punkty Grzegorz Zęgota. Te informacje zostały potwierdzone, że jest to niestety złamany obojczyk. Jest niestety pechowe rozpoczęcie sezonu przez młodego Damiana Ratajczaka. A my mamy już kolejną. Oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i trzymamy kciuki, żeby ten złamany obojczyk został jak najszybciej wyleczony. Mamy już kolejną obsadę biegu numer 8, a tam w kasku czerwonym Jamon Lindsay, w kasku niebieskim Hubert Jabłoński, w kasku białym Antoni Menzel i w kasku żółtym Marcin Nowak. Szansa na rehabilitację Jamona Lindsaya, który w pierwszej gonitwie, która no była przecież bardzo dobrze obstawiona, bo startowali Pawlicki, Doli i Bellego, przybiegł do mety 0 punktów. Teraz szansa, aby z młodszymi kolegami i z Marcinem Nowakiem powalczyć o pełną zdobycz punktową. Start najlepiej właśnie wspomnianego przeze mnie Lindsaya, ale dobrze również Marcin Nowak, który musiał powalczyć jeszcze z zawodnikiem w kasku niebieskim, czyli Hubertem Jabłońskim. Już kilka metrów na przednie stawki Lindsay. Na drugim miejscu plasuje się w tej chwili Marcin Nowak, Hubert Jabłoński na trzeciej lokacie, a próbował się przed momentem do niego jeszcze zbliżyć Antoni Menzel. Już kilkumetrowe przerwy pomiędzy zawodnikami, więc raczej się nic już nie zmieni w tej gonitwie, pewnie po 3 punkty. Pierwsze 3 punkty w tym dzisiejszym turnieju zmierza Jamon Lindsay. I właśnie to Australijczyk zapisuje 3 punkty na linię mety. Jako drugi wpada Marcin Nowak, 1 punkt dla Huberta Jabłońskiego i 0 wędruje na konto Antoniego Menzla.
faworyt zdaje się jeden w tym biegu, ale na pewno Marcin Nowak też już pokazywał, że jest dobrze dysponowany w tym już drugim swoim starcie, więc być może na pierwszym łuku będzie starał się tutaj powalczyć z mistrzem świata z 2017 roku, Jasonem Doylem. Jeszcze niespełna 30 sekund do startu, pewnie pan Przemysław Piasecki już poprosi zawodników, aby już dojechali do linii start meta, do taśmy maszyny startowej i za chwileczkę rozpoczniemy gonitwę numer 9. Ryu Nowak Doyle i Knudsen i najlepiej spod taśmy zawodnik z numerem 6 i 16, ale już Jason Doyle przedziela tą dwójkę. Ryu na prowadzeniu w kasku czerwonym, od razu w pogoń, zanim rusza Jason Doyle. Już troszeczkę stracił do tej dwójki Marcin Nowak, zamyka statkę Knudsen. Już bardzo blisko jest Jason Doyle i w niebezpiecznej strefie po wyjściu z tego pierwszego łuku. Znowu kolejny zawodnik łapie dość sporą przyczepność. Jason Doyle szuka teraz jakiejś ścieżki, ale bardzo poprawnie i bardzo dobrze obiera trajektorię toru Qian Ryu i wygląda na to, że zawodnik z numerem 6 zapisze pierwsze 3 punkty na swoim koncie. Już odstawił na jakieś 30, 20, 25 metrów mniej więcej Jasona Doyle'a. Minimalny błąd jeszcze Ryu, ale to on zapisuje 3 punkty na swoje konto. Drugi na metę wjechał Jason Doyle. Jeszcze testy dwóch maszyn Piotra Pawlickiego. Za moment przekonamy się, którą wybierze, a pozostała trójka zawodników już przygotowana do startu. 29 sekund, więc jeszcze oczywiście spokojnie Piotr Pawlicki zdąży podjechać i ustawić się pod taśmą. Jeszcze ostatnie sekundy, aby przygotować ustawienie przed startem tego 10 wyścigu. W kasku czerwonym Menzel, w kasku niebieskim Kołodziej, w białym Sęgota i w żółtym Pawlicki. Start dobrze rozgrywa młodzieżowiec Unii Leszno, Antoni Menzel, który przewozi stawce, ale już po szerokiej na drugim łuku pierwszego okrążenia atakuje Janusz Kołodziej i to on wychodzi na prowadzenie. Menzel na drugiej pozycji, następnie toczy się walka o jeden punkt pomiędzy Zęgotą a Piotrem Pawlickim, ale Grzegorz Zęgota na pewno szuka tutaj od razu prędkości, aby pokusić się o atak na pozycję numer 2. Grzegorz Zęgota nadal na trzeciej lokacie. Piotr Pawlicki teraz chwycił przyczepność i to on rozpędził się mocniej na tej przeciwległej prostej. On wychodzi na chwileczkę na trzecie miejsce. Teraz przetasowanie pomiędzy Zęgotą a Piotrem Pawlickim. Toczy się walka nadal o jeden punkt, a Menzel cały czas jest na drugim miejscu. Teraz dobrze dojechał do krawężniku. Do krawężnika nie pozwolił doświadczonym swoim kolegom. Do ostatniej chwili walka pomiędzy Pawlickim i Zęgotą i to Piotr Pawlicki zapisze jedno oczko. Bartosz Smektała w kasku żółtym, czyli niepokonany do tej pory zawodnik w dwóch seriach, więc na pewno ma chrapkę, aby pozostać jako jedyny po tej trzeciej serii niepokonanym, bo przypomnę, że Jason Doyle po dwóch wygranych biegach w pierwszej i w drugiej serii trzecią serię przyjechał na miejscu drugim. Dawid Bellego świetnie również zaprezentował się w biegu numer 7, więc na pewno leszyńscy kibice liczą na podobną powtórkę w tym biegu numer 11. Od krawężnika Jabłoński, Kerc, Bellego i Smektała. Nie wytrzymał napięcia
zawodnik w kasku niebieskim, Brady Kert. Hubert Jabłoński w czerwonym, następnie Maksym Borowiak niebieskim, Dawid Beleko w białym i Bartosz Smektała w żółtym. Bardzo dobry start Borowiaka, który rozgrywa bardzo dobrze pierwszy łuk, ale już szuka tej prędkości Bartosz Smektała. Borowiak w kasku niebieskim na prowadzeniu. Smektała poszerza bardzo mocno już swój tor jazdy i wchodzi już za błotnik młodego zawodnika Fogo Unilesso. Teraz przycinka i Bartosz Smektała długą prostą wykorzystuje swoją zbudowaną prędkość na poprzednim okrążeniu i to on wychodzi na prowadzenie. Borowiak na miejscu drugim, ale począwszy w ślady Bartosza Smektały poszedł przed momentem Dawid Bellego, który wychodzi na drugie miejsce i to on okupuje teraz właśnie miejsce numer 2, czyli dwa punkty trafią na jego konto, jeśli nic się nie zmieni, a raczej się nic nie zmieni, bo Bartosz Smektała wchodzi już w ostatni łuk. Pewne zwycięstwo wychowanka Fogo Unilesso, 3 punkty na jego konto. Mamy już komplet zawodników, którzy wystąpią w tym biegu numer 12 pod taśmą. Jest pełna 40 sekund do rozpoczęcia. Zaraz taśma pójdzie w górę. W kasku czerwonym Damian Baliński, w kasku niebieskim Jamon Lizzi, w kasku białym Jonas Knudsen i w kasku żółtym Maksym Borowiak. Już manetki rozkręcone i start na korzyść Jamiego Lizzi'ego, który zamyka Damiana Balińskiego i to on wyszedł już na dość zdecydowane prowadzenie. Szybko odskoczył Damianowi Balińskiemu. Lizzi pierwszy, Baliński drugi, na trzecim miejscu w tej chwili Maksym Borowiak, a stawkę zamyka Knudsen, który szuka prędkości po szerokiej, dość sporo kurzu teraz pojawia się na torze. Przez te przerwy troszeczkę tor się przesuszył i troszeczkę więcej właśnie takiej gramatury pojawia się, więc pewnie sporo wody powędruje w przerwie. Ostatnie okrążenie już rozpoczęte przez Lizzi'ego, który w pewnym pewnie zapisze swoje drugie zwycięstwo na swoją korzyść. 3 punkty właśnie na konto Australijczyka trafia, będzie dzięki temu miał 6 oczek. Drugi do mety dojechał Damian Baliński, który po 3 startach ma 3 punkty na swoim koncie. Maksym Borowiak, na którego jeszcze oczekujemy, w kasku czerwonym. Antoni Mencel w kasku niebieskim. Borowiak w 3 startach 4 punkty, Antoni Mencel w 3 startach 2 punkty i właśnie ta dwójka, która myślę, że będzie grała tutaj zdecydowanie pierwsze skrzypce w tej gonitwie, w tym biegu. Mam nadzieję tylko, że będzie można oglądać tutaj bardzo emocjonujące ściganie, że nie rozegra się to tylko na pierwszym łuku, że będziemy mogli emocjonować się walką tych dwóch zawodników, którzy będą chcieli za jakieś 40-45 minut znieść puchar. Start najlepszy po stronie zawodnika z numerem w niebieskim, czyli Antoniego Mencla. Tam no koło musiał objeżdżać Bartosz Smektała, który szuka prędkości. Błąd popełnił na drugim łuku. Gasku czerwonym Borowiak spadł na miejsce ostatnie, a Jason Doyle już za Bartoszem Smektałą, ale stracił na tym pierwszym łuku drugiego krążenia. Bartosz Smektała próbuje pójść za koło, poszukać miejsca za szprycą Marcela za Borowiaka oczywiście. Teraz Borowiak nie daje się prześcignąć, ale teraz chyba wyższa prędkość
Bartosza Smektałę i w konsekwencji Smektała wychodzi na pierwsze miejsce. Ostry atak również Jasona Doyla, który odsunął od krawężnika młodego Borowiaka, oczywiście młodego Mencla, przepraszam, który walczył przez te trzy kółka bardzo ambitnie. Trzy oczka po tym biegu trafia na konto Bartosza Smektały i to on nadal jest niepokonanym zawodnikiem w tym dzisiejszym turnieju. Od krawężnika w tej gonitwie Piotr Pawlicki na swoim koncie dotychczas 5 punktów, następnie w kasku niebieskim Damian Baliński, 3 oczka na jego koncie. Pole numer C, kask biały dla Huberta Jabłońskiego, też 3 oczka. I w kasku żółtym Jesper Knudsen, który jeszcze żadnego punktu na swoim koncie nie ma, więc to na pewno jest taka motywacja dla tego Duńczyka, aby powalczyć o pierwsze 3 punkty. Przypomnę, mistrz świata z 2019 roku do pojemności 250 centymetrów sześciennych, podobnie jak jego starszy brat Jonas, który 2 lata wcześniej, w 2017, święcił ten sam sukces. Od krawężnika Pawlicki, Baliński, Jabłoński i Knudsen. Start najlepszy w wykonaniu Piotra Pawlickiego, ale również dobrze spod taśmy ruszył Damian Baliński. Pierwszy łuk zdecydowanie na korzyść Piotra Pawlickiego, który już buduje przewagę nad Damianem Balińskim, który teraz ciasno wchodzi, ale Piotr Pawlicki już ma, myślę, bezpieczną przewagę i niezagrożony w tej chwili prowadzi na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu Jesper Knudsen, a na ostatnim miejscu stawkę zamyka Hubert Jabłoński, ale nie pozostawia jeszcze i wykorzystuje teraz dobre wejście. Jabłoński dobrze wszedł w ten wiraż, ale widzę, że chyba defekt motocykla Knudsena zmierza na prowadzeniu do mety już podczas ostatniego okrążenia Piotr Pawlicki. Duża już przewaga zbudowana przez zawodnika z numerem 2 dzisiaj występującego w barwach oczywiście Fogo Unii. 3 punkty na koncie Piotra Pawlickiego, pierwsze 3 punkty. Jest pewna pół minuty do rozpoczęcia tego biegu, więc już pan Przemysław Piasecki, kierownik startu, prosi o ustawienie się zawodników od krawężnika Nowak, Belego, Knudsen i Janusz Kołodziej. I najlepiej spod taśmy Belego i Kołodziej, ale również dobrze spod krawężnika Marcinowa, który prowadził, ale teraz już na przeciwległej prostej. Dobry, skuteczny atak po szerokiej Janusza Kołodzieja, który buduje ogromną prędkość pod bandą, a Belego wraz z Marcinem Nowakiem walczą o pozycję numer 2. Daleko z tyłu za nimi plasuje się Jonas Knudsen. Marcin Nowak obiera szerszy tor jazdy, mniej więcej podąża śladem Janusza Kołodzieja i Dawid Belego ma już kilka dobrych metrów straty do zawodnika Orła Łódź i wydaje się, że ten wynik tego biegu już się nie zmieni. Janusz Kołodziej pewnie rozprowadza balans swojego ciała na motocyklu i melduje się na linii mety jako pierwszy. 3 punkty dla Janusza Kołodzieja. 9 punkt na jego koncie. Dzięki temu 2 punkty trafia na konto Marcina Nowaka. Dla każdego z tych zawodników trójka pozwoli na dobicie do tej pierwszej czwórki, która walczy o zwycięstwo w tym dzisiejszym turnieju. Każda teraz zdobycz punktowa w postaci
co najmniej 2-3 punktów. Dajmy jeszcze kontakt, ale już oczywiście o zwycięstwie raczej nie będzie mowy, bowiem przypomnę, że na prowadzeniu w klasyfikacji jest Bartosz Smektała, który ma już 12 punktów, a drugi jest Jason Doyle. Od krawężnika Kerc, Ryu, Litsi i Zenkota najlepiej wystartował Litsi, który zamyka Kerca i Ryu. Po szerokiej napędza się jeszcze Grzegorz Zenkota, który jednak przystopowany szprycą od Kerca na prowadzeniu nadal po pierwszym okrążeniu. Jamon Litsi, który teraz był zaatakowany przez Kerca, ale dobra obrona zawodnika Fogo Unileszno i ona nadal zawodnik w kasku białym przewodzi stawce w tym biegu numer 16. Grzegorz Zenkota szuka jeszcze prędkości pod bandą i próbuje zmniejszyć i zniwelować stratę do swojego kolegi Bredego Kerca na końcu stawki. Kian Ryu, jeszcze jakaś akcja po krawężniku. Teraz Grzegorz Zenkota wchodzi ostro pod Bradiego Kerca, ale ostatecznie to Grzegorz Zenkota wpada na linię mety drugi, ale zacznijmy od 3 punktów, a 3 punkty trafiają na konto Jamona Litsia. Jason Doyle jest zawodnikiem, który obecnie plasuje się na drugim miejscu. Dorobek 10 punktów na jego koncie, ale ma przed sobą jednego z zawodników, a konkretnie Bartosza Smektały, który ma 12 oczek. I gdyby tu Jason Doyle zdobył 3 punkty, to może jeszcze czekać na jakieś potknięcie młodszego kolegi z Włókniarza Częstochowa. A w tej stawce oprócz Doyla, który walczy o zwycięstwo w tym dzisiejszym 72. Memoriale Alfreda Smoczyka, w niebieskim kasku pojawi się Hubert Jabłoński, w kasku białym Grzegorz Zenkota i w kasku żółtym Jonas Knudsen. Dobiegają ostatnie sekundy na przygotowanie, więc za moment poznamy odpowiedź, czy Jason Doyle będzie mógł jeszcze czekać na jakieś podpięcie Bartosza Smekału. Dobry start Jasona Doyle'a, również dobrze wystartował spod taśmy Grzegorz Zenkota, tylko obrał inną trajektorię toru i próbuje teraz walczyć o drugie miejsce z zawodnikiem z numerem 8, czyli Hubertem Jabłońskim, który stawia dość wymagające warunki o wiele starszemu od siebie koledze. Dobra jazda młodzieżowca Fogo Unileszno. Nie dał tutaj się nastraszyć i daje na razie radę w obronie drugiej lokaty. Dużo już metrów przewagi na pierwszej lokacie oczywiście Jasona Doyle'a, a walka nadal w kontakcie pomiędzy Jabłońskim a Zenkotą. Stawkę zamyka Knudsen. Ostatnie okrążenie i zobaczymy, czy w ostatnim łuku jeszcze Grzegorz Zenkota pokusi się o jakiś atak, ale skutecznie i teraz ciężko mnie określić, bo wydawało mi się, że po wejściu w łuk Jabłoński zdoła się obronić. Brady Kerc już w biegu numer 18 pod taśmą. Cała trójka, która jest desygnowana do tego startu, bowiem Damian Ratajczak, który z powodu kontuzji oczywiście jest niezdolny do dalszej jazdy, również Maksym Borowiak, który zastępował jego w poprzednich wyścigach, wyczerpał już swój limit startów, więc dlatego będziemy oglądali tylko trójkę zawodników, a konkretnie Brady'ego Kerca, który ma na swoim koncie 5 punktów, Piotra Pawlickiego, który ma na swoim koncie 8 punktów i w kasku żółtym, bowiem pole numer C, kask biały jest pusty, a w kasku żółtym spod samej bandy Marcin Nowak, który ma na swoim koncie 6 oczek.
już zawodnicy są gotowi, więc od krawężnika Kerce Pawlicki i pod samą bandą Marcin Nowak. Najlepszy start Piotra Pawlickiego w pierwszej fazie, ale na pierwszym łuku lepiej popracował Brady Kerc, który wypchnął Piotra Pawlickiego, który rusza w pogoń za Australijczykiem. Ostatni plasuje się, czyli trzeci w tej gonitwie, Marcin Nowak. Piotr Pawlicki próbuje teraz zniwelować przewagę Brady'ego Kerca, ale Australijczyk obiera bardzo dobrze dobrą ścieżkę, jest szybki w tej gonitwie i nie wygląda na to, aby Piotr Pawlicki mógł w tej chwili drastycznie zniwelować tą stratę, którą już dość sporą ma na swoim koncie. Brady Kerc rozpoczął przed momentem ostatnie okrążenie, pewne prowadzenie Australijczyka, ostatni łuk i gaz czerwony. Brady Kerc zapisze na swoim koncie 3 punkty. Piotr Pawlicki wpada na metę drugi. Skupmy się teraz na biegu 19. W kasku czerwonym Dawid Bellego, następnie w kasku niebieskim Antoni Menzel. Bellego 7 oczek na swoim koncie, Menzel 3 punkty. Damian Baliński w kasku białym zgromadził dotychczas 5 punktów i w kasku żółtym Kian Ryu, zdobywca 5 punktów. Dawid Bellego, który ma na swoim koncie 7 punktów, nawet ta trójka nie pozwoli mu na dobicie do tej pierwszej ścisłej czołówki, ale na pewno będzie chciał jeszcze dobrze zaprocentować i właśnie Bellego najlepiej spod linii startu. Dobry start Francuza i to on prowadzi na drugim miejscu w kasku niebieskim. Antoni Menzel atakowany teraz pod łokciem, przepuszczona ta akcja przez Keanu Ryu, ale również w tej całej rywalizacji włącza się o walkę o 2 punkty Damian Baliński. Ta dwójka wyprzedziła juniora Fogouni Leszno, Keanu Ryu i Damian Baliński rywalizują o 2 punkty. Błąd Australijczyka, który spowodował, że Damian Baliński mógł opanować całą sytuację, ale Ryu nadal nie rezygnuje i szuka na zewnętrznej jakiejś prędkości, aby w tym ostatnim okrążeniu zbudować odpowiednią prędkość i wchodzi pod łokieć Damiana Balińskiego. Bardzo dobry atak. Baliński będzie próbował kontrować. Uniosło Kiana Ryu przez ten błąd. Damian Baliński najpewniej będzie mógł się obronić. Tak jest. 3 punkty dla Dawida Bellego. W kasku czerwonym Janusz Kołodziej, który ma na swoim koncie 9 punktów. Następnie obok niego w kasku niebieskim Bartosz Smektała, który przed tą serią przewodził jako niepokonany zawodnik z kompletem 12 punktów i jemu wystarczą tutaj 2 punkty do tego, aby pierwszy raz w swojej karierze być na najwyższym stopniu podium. Był już dwukrotnie na podium w 2015 i 2019. Dwa razy trzecie miejsce Bartosza Smektały. I teraz ma niepowtarzalną okazję do tego, aby triumfować w tym 72. Memoriale Alfreda Smoczyka. A stawkę uzupełniają jeszcze w kasku białym Jesper Knudsen, który nie liczy się już w walce o najwyższe cele, ma 0 punktów na swoim koncie i Jamon Litsi, który ma na swoim koncie również 9 punktów, tak jak Janusz Kołodziej, więc trójka, czy dla Kołodzieja, czy dla Litseja, byłaby bardzo ważna i dałaby być może nawet miejsce na trzecim stopniu podium. Oczywiście tutaj wszystko rozegra się na płaszczyźnie, jaką zdobyć punktową
zanotuje Bartosz Smektała. Ma 12 punktów. Tak jak wspomniałem, 2 punkty wystarczą, aby świętować dzisiejszy triumf. Kołodziej, Smektała, Knudsen i Licji. Zobaczymy za chwileczkę, kto najlepiej spod taśmy. Kołodziej i Smektała. Kołodziej wysuwa Smektałę, korzysta z tego Licji. Smektała próbuje szukać prędkość, ale to Leszczynianie na ten moment rozprowadzają sytuację w tym pierwszym okrążeniu, bo Janusz Kołodziej prowadzi Licji, jest drugi, ale teraz dobra, skuteczna akcja Bartosza Smektały, korzysta z miejsca, które dał mu Australijczyk na początku drugiego okrążenia. Niezagrożony do mety, trzecie okrążenie rozpoczął Janusz Kołodziej, ale Licji nie rezygnuje i ciągle walczy o 2 punkty z Bartoszem Smektałą. Bartosz Smektała już nie tak szybki jak w poprzednich swoich biegach, musi się bronić przed próbami Australijczyka, pewnie do po 3 punkty w ostatni łuk już wchodzi Janusz Kołodziej, ale Bartosz Smektała widzę, że obroni się skutecznie, więc Bartosz Smektała zaliczy 2 oczka, Jamon Licji 1 i 0 na konto Knudsena. Janusz Kołodziej 3 punkty, które dają mu 12 punktów w ogólnym rozrachunku. Bartosz Smektała 2 punkty, czyli 14 punktów, a Jamon Licji 1 punkt, który da mu razem 10 punktów. Jesper Knudsen z zerem na swoim koncie. Mamy teraz jeszcze możliwość oglądania zawodników Fogo Unileszno, Jamona Miceja i teraz triumfatora dzisiejszego turnieju, czyli Bartosza Smektałę, który z dorobkiem 14 punktów, z takim dorobkiem właśnie zwycięża ten dzisiejszy turniej. Drugie miejsce zajmie Jason Doyle z dorobkiem 13 punktów, a na trzeciej lokacie, na najniższym stopniu podium, powtarza osiągnięcie sprzed roku, gdzie Memoriał 71 był rozgrywany również w tym samym czasie jako jeden zawód z indywidualnymi mistrzostwami Polski w Lesznie. Wówczas Janusz Kołodziej zdobył brązowy medal i dzisiaj właśnie takie osiągnięcie jak trzecie miejsce powtarza. Podchodzi już na miejsce numer 3, najniższy stopień podium, Janusz Kołodziej, zawodnik Fogo Unileszno, który jest właśnie teraz obdarowywany pucharem przez Józefa Dworakowskiego. Dzisiaj Janusz Kołodziej 12 punktów na jego koncie. Na drugim miejscu dzisiaj uplasował się zawodnik również Fogo Unileszno, czyli Jason Doyle, zdobył punktów 13. Również obdarowany przez Józefa Dworakowskiego pucharem, a teraz już pani Urszula Plewa, czyli siostra Alfreda Smoczyka, będzie wręczała Bartoszowi Smektale, który dzisiaj na swoim koncie zapisał 14 punktów tylko w ostatnim biegu. Numer 20 musiał uznać wyższość Janusza Kołodzieja. Bardzo dobry turniej w jego wykonaniu i na pewno może być wychowanek Fogo Unileszno bardzo zadowolony z takiego jednego z pierwszych testów na rozpoczęcie tego sezonu, jeszcze przed inauguracją PGE Ekstraligi.